Tsuji is collaborating with NGOs like the Polish Women Can Foundation and the Chameleon Mission of Social Welfare to bring relief to people seeking refuge from Ukraine. It includes medical and spiritual care for women and children. Furthermore, they're providing emergency necessities and cash cards for the latest wave of Ukrainians fleeing to Poland. It's really amazing the work they're doing. It's so aligned with what we do. The same spirit of gratitude, respect and love. It's in everything that these two organizations are doing. Dzięki współpracy z fundacją będziemy mogli realizować fantastyczny projekt pomocy osobom, które przybyły do nas z Ukrainy. Pierwszą częścią projektu jest pomoc medyczna dla osób, które przybyły z Ukrainy, głównie dla mam i dla dzieci, więc będzie to pomoc pediatryczna i ginekologiczna. Druga część to wsparcie psychologiczne oraz wsparcie w organizacji czasu w Polsce, nauka języka obcego, zajęcia dla dzieci i dla mam. Dzięki temu kobiety i dzieci będą mogły poczuć się bezpiecznie i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. The Polish Women Can Foundation's estimated budget can help at least 800 people. Its affiliate clinic also offers jobs. Dr. Marina Belus, who fled to Warsaw from Ukraine with her three kids, is a recent beneficiary. No, po prostu kiedy przyjechała do Warszawy, napisałam post w Facebooku, że jestem lekarzem i szukam pracy. I jakaś pani dała mnie kontakt do Moniki Makulskiej, ja jej zadzwoniła i my spotkaliśmy i no to tak. Mam nadzieję, że będzie pracować lekarzem, no i że będzie wszystko dobrze. Since the outbreak of conflict, the Chameleon Mission of Social Welfare has shifted gears to provide 10,000 hot meals a day at Warsaw Central Station. Like 10,000 people getting some food, some warm food, yeah. But at the beginning of the war, when this was a big wave of people, it was like 20,000. Now, the mission is contracting refugees themselves to assist with supply preparations. You're from Lviv in near Kiev, near Kiev. W tej chwili pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i właściwie robi to tylko garstka osób. Jesteśmy potwornie zmęczeni. Chcielibyśmy mieć pieniądze na to, żeby zatrudnić ludzi, którzy nam będą pomagali. Ale też w pierwszych dniach wojny bardzo wielu Polaków pomagało, a teraz widzimy, że kończą już się im możliwości i zasoby. Po pierwsze, będziemy mogli tym ludziom dać specjalne karty, dzięki którym będą mogli kupić sobie czy to bilet, czy odzież. One będą się nazywać Sodexo. Chcielibyśmy, żeby to było 500 zł na każdej karcie i żebyśmy mogli wręczać je ludziom, którzy sami będą decydowali, jaki rodzaj żywności chcą sobie kupić albo odzieży, która jest potrzebna dla nich i dla ich dzieci. Wiemy też, że darmowe przejazdy są tylko do końca tego miesiąca, więc są to ludzie, którzy będą mogli też kupić sobie bilet. Ja zostanę na dworcu dotąd, dopóki będę potrzebna. I mam nadzieję, że zostaną ze mną wolontariusze. These two organizations, we can know for sure, especially now after we see the work that they've done with our own eyes, we know that this is a very good place to put Tsuji's resources.